Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z Farming Simulator 2017 na moim kanale. Powrót do przeszłości, odcinek numer 71. I nie wiem, czy to nie jest nasza pierwsza orga na tym właśnie, w tym sezonie. Na tym sezonie i może pewnie ostatnia. Mamy tutaj pług Lemkena, dwa razy było nim orane. Dzisiaj drugi raz orałem, testowałem, czy ładnie to wszystko działa, czy zakrywa ładnie. I tak zakrywa wraz z naszym pięknym Deutschem 9340 TTV. Także Deutsch Far widzicie 16,9 motogodziny ma przejechane, także nawet spoko. Także lecimy na orkę oczywiście naszego pola numer 26. Jedziemy tam orać. Jest już cały obornik rozrzucony. Tutaj też jest rozrzucony. Tam był rozrzucony, jest zaorany i jeszcze jest na tamtym polu też rozrzucony. Ale z racji tego, że pole numer 26 jest największe, to pojedziemy tam orać. Wydaje mi się, że nie będzie to jakimś tam dużym problemem, że tak będziemy robić. Także no, pierwsze co, rozłożymy pług i wjedziemy chyba tutaj. I tak, tutaj będziemy orać. Ogólnie zapowiada się, wydaje mi się, z godzinę może półtorej orania tutaj, także robota oczywiście też na sejwie jest co niemiara. I możliwe, że w tym tygodniu w końcu się wyzbieram i jakiegoś live'a zrobimy. Tyle, że w sumie pomiędzy live'ami i tak muszę, znaczy live'a bym musiał zrobić dzisiaj lub jutro, dla was to byłoby wczoraj. Także no to nagrywam w poniedziałek. Tak na zapas, żeby był odcinek na pewno w środę, żebym nie musiał tego po nocach nagrywać, pierdolić się z tym po nocach, bo dzisiaj praktycznie, żeby był odcinek w poniedziałek o 12, nagrałem go o 1:30, wyrenderowałem, wstawiłem, była trzecia, a wstawałem do pracy o 5, więc no, 2 godziny spania, no tak średnio polecam, bym powiedział. No było wręcz, bym powiedział, tragicznie. Bo normalnie załamka tam była. Nie miałem siły wstać, że tak powiem. Znaczy siłę miałem wstać, nie? Ale wiecie, była zamułka po prostu. Póki w robocie Energola nie jebłem, no to tam już wtedy już w miarę to wyglądało. Jak Energola strzeliłem. W ogóle ktoś się zapyta, w sumie masz ciągniki najprawdopodobniej pod to. Tutaj nie jest rozrzucone, bo tu hałda była oczywiście. Tak będę do końca wyjeżdżał, bo mi się tych poprzeczniaków nie będzie chciało potem robić. Masz ogólnie maszyny pod to, żeby tym czerwonym pługiem ogólnie latać, nie? Ale spokojnie, jeszcze sobie zostawimy właśnie na orkę czerwonym pługiem tym dużym. To jeszcze przyjdzie czas, to jeszcze spokojnie, to jeszcze Challenger będzie. No i właśnie już powoli myślę, żeby kupić w końcu pierwszego Challengera. No wiadomo, wszystkie ciągniki i tak chcę mieć na farmie. No w sumie sprzedałem tego case'a i to był w sumie błąd tego na początku case'a, co mieliśmy, bo go nie będzie, chyba że go będę musiał, no właśnie teraz sytuacja typu kontrowersyjna, bo pewnie będzie go trzeba kupić, jak już wszystkie ciągniki, to wszystkie, nie? No ale on nie będzie miał co robić, bo tak to w miarę większość ciągników będzie, wiecie, po wiatach porozstawionych na gospie będą tam najgłówniejsze maszyny, które są po prostu potrzebne do obrabiania tych pól tutaj wokół, nie? I tak też myślę. Ogólnie miałem sobie zrobić pomiędzy odcinkami kartkę, na której będzie napisane w miarę gdzie co siejemy. No i wtedy będzie spoko. Ale tej kartki nie zrobiłem. No jest mały przypał. W takim właśnie wydaniu. I no. Don przypał. Także no. Także no tyle. Dobra, tutaj sobie podniesiemy. Orka ładnie wygląda w tym farmingu. W porównaniu wiadomo do 15 to jest duża różnica. Także no ogólnie seria bardzo często się teraz widzicie pojawia 17. Lecimy z nią na grubo. Nie wiem czy tym tempem tym właśnie nie wiem jak tym tempem właśnie
seria będzie lecieć, ile nam tygodni zajmie dojście do setnego odcinka. Ale wydaje mi się, bardzo przyspieszy seria teraz. O 5-4 razy w tygodniu będzie, więc powiedziałbym, że pysznie będzie. Pyszniutko. Pychotki. Także no. Będzie pysznie. I tyle. Zrobiłbym oczywiście jakieś dodatkowe serie i będą. I oczywiście farming 17 i 15 się tylko nie będą pojawiać. Grob Farm w końcu wróci. Wrócą też inne serie, których się możecie nie spodziewać, ale wrócą. Także na spokojnie, to się wszystko okaże, co się będzie działo, co się nie będzie działo. Aktualnie też jestem bardzo trochę zajętym człowiekiem, jest trochę lekki zapierdziel. Aczkolwiek teraz mam pierwsze zmiany i trochę to się ustabilizuje. Fajnie, że mi się kółko zrobiło. Po prostu no zajebiście, po prostu fenomenalnie, no kurwa, no zajebiście. No, a jakich gierek możecie się spodziewać? No to się okaże. Wydaje mi się, że na live'ach będą cele po prostu na te gry i potem z nich będą serie. I wydaje mi się, że no te live'y mogą się w miarę często też pojawiać. Nie mówię, że nie. I możecie się w sumie przyszykować, że tak będzie. Będziemy w niedługim czasie bardzo dużo streamować. I możliwe, że te streamy będą w miarę często i z nich będziemy też będę gry streamować. Bo jest dużo gier, na tyle dużo też tych gier. Szczerze mówiąc, że no nigdy nie ma tyle czasu, dużo gier rocznie wychodzi. Wiecie, o co chodzi. Nie można ze wszystkich gier zrobić serii. I jakby kanału brakuje i czasu i miejsca w sumie, kiedy by to nagrać i wstawić nawet. Więc live to może być bardzo dobre rozwiązanie, nie? Żeby takie coś. Ogólnie planuję dla was dużo serii. Możliwe, że w tym tygodniu jakaś się nowa pojawi, aczkolwiek lepiej może być w następnym tygodniu. To zobaczymy, okaże się to wszystko w swoim czasie. Także zobaczymy, jak to nam wyjdzie w praniu. Także no, nie no, orka trochę lepiej idzie niż jak myślałem, że będzie szła. Myślałem, że będzie 3 razy gorzej, ale. Opuszczony i lecimy z tematem. Właśnie nie wiem, czy będę. Bo chcę zrobić jak kiedyś miałem, że miałem playlisty, że live rok 2022 przykładowo. I tu tylko wsadzać do tej playlisty live klucz. I następnie też zrobić chyba. Wtedy zrobimy playlistę, nie wiem, dajmy na to przykładowo. Outlasta mam nagranego. Outlast na streamie, nie? Nie będzie Outlasta na streamie, chyba że mnie coś popierdzieli, ale bardzo dużo gier jest do ogrania i na Halloween nawet, więc no po prostu będzie co ogrywać, nie? Więc to na spokojnie. Bez nerwów, to i tak to nagramy i tak. Także wiadomo, o co chodzi. Wiadomo, o co chodzi. O ten tramwaj, co nie chodzi. Także no. Chodnie orka leci. I tyle. 9 minut już mamy odcineczka. No tak. Standardowe 15 odhaczymy. Ogólnie jestem tak zmęczony. 2 godziny spałem dzisiaj. I to jest po prostu tralnia. I chyba zaraz idę do sklepu po energetyka. Żeby wytrzymać. Ogólnie wypadałoby pokój posprzątać. I chyba puszczę render. Czy w planie jeszcze miałem nagrać Farminga 15, ale czy to się mi uda? Znaczy, Farminga 15 dzisiaj i Ryzena jeszcze. I wtedy, no, na dzisiaj to tyle by było nagrywania. Jutro mam wolne, bo mam dentystę i różne tego typu sprawy muszę do załatwienia. I pewnie jak wrócę, możliwe, że wleci nowy nabytek do mojego tutaj gamingowego pokoju, a bardziej strefy, bym powiedział. I jak to wleci, no to trochę mi czasu zajmie, ale to z tego będzie też najprawdopodobniej odcinek.
Więc no możemy się też tak przyszykować, że to tak będzie wyglądać. Najprawdopodobniej będzie odcinek, a jeżeli nie, to najprawdopodobniej będzie w tym roku pokaz stanowiska, a jeżeli nie w tym roku, no to zobaczę, czy w tym roku wszystko też kupię, bo czy większość rzeczy na pewno kupię, ale chciałbym, żeby tu moim marzeniem jest w sumie teraz tutaj zrobić sobie taką strefę grania, tutaj jakby kącik, w którym dzieje się bardzo dużo rzeczy i właśnie o to chodzi, żeby tu było bardzo taki tematyczny, gdzieś jakaś w ogóle planuję, żeby w końcu mieć jakiś grafik ala, że nie wiem, wstaję rano i wiem co trzeba nagrać wszystko i to tak wiecie, nie? I o to chodzi bardziej, żeby mieć po prostu no, tak no wszystko tak w miarę poukładane z tyłu w miarę, wydaje mi się, jeżeli ma być kamerka, a w niedługim czasie powinna być, to żeby też za mną by nie była tylko siwa ściana, tylko wiecie, coś planuję tam, wiecie, żeby coś wisiało, coś było na tej ścianie, bo green screena raczej nie planuję i jakoś, czy może być kiedyś, może mnie kiedyś ponieść i po prostu ten oddelgato by było spoko, po prostu go rozkładać. Nie mówię, że nie, jeżeli po prostu, znaczy to już jest bardziej, wydaje mi się, na live'ach będziemy zbierać. Wydaje mi się, będę bardzo dużo też niedługo streamował i to też będzie ładnie, wydaje mi się, oddawać te streamki, że jednak to będzie szło w parze razem, ale się okaże, nie, czy to wszystko będzie opłacalne. Bo ja też dużo inwestuję, to jest moje hobby i bardzo dużo w sumie zainwestowałem w to. Zwróciło mi się praktycznie, no bardzo, 2% może tego, co tu mam zainwestowane, no a w tym roku jeszcze większe inwestycje. No to może być bardzo rok przełomowy, bo takich inwestycji nigdy chyba nie napierdzielałem w jeden rok, jakby tyle rzeczy doszło. Ale następny będzie chyba jeszcze przemocniejszy. Więc no, dlatego też pracuję, bo mógłbym sobie siedzieć 2 miesiące na dupie i mieć wywalone. Ale jednak nie. Jednak siedzę, nagrywam i wszystko ładnie leci. Też będzie jakość ogólnie powoli się zwiększać. To nie będzie od razu przeskok mocny, ale będzie się jakoś zmienić. Audio i różnych tego typu rzeczy, po prostu będzie się obrazu, audio, dużo rzeczy będzie się zmieniać. Po prostu będziemy dużo w jakość, teraz będę szedł i też wydaje mi się, streamki będą spoko właśnie do obgadywania takich rzeczy. A streamki wydaje mi się minimum takie 2 godziny, 2 godziny będą spoko. No wiadomo, jak tu jest na save'ie z farminga bardzo dużo do ogarniania rzeczy, to wypadałoby też właśnie posiedzieć dłużej, nie? I coś porobić ciekawego. I no. Też mi się trochę układ zmieni, bo mikrofon chcę mieć przy ustach. Na razie jeszcze Nowoxa, a potem może coś się wymieni, zobaczymy. Nowoxik nie jest zły, aczkolwiek będę chciał iść jeszcze pod o wiele większą jakość. Którzy pomyślą, znaczy nie powiem co będę chciał za mikrofon kupić, ale pomyślą, że jestem pojebany, no ale chcę iść ogólnie mocno, mocno w jakość i w rozrost jakby tego co się dzieje, nie? Wiecie, że to ma się w miarę rozrastać i wszystko. Także no. Daje mi się spoko opcją. Kurde, 11 lipca, serio, ten rok szybko leci. Mnie tamten też szybko leciał, no leci w ogóle, nie? Zawsze lata lecą, wszystko się kręci i trzeba z życia korzystać, dlatego też ogólnie śpię po 2 godziny, obroty trzeba zarzucić mocne i wziąć się w garść i będzie to pasować. Wydaje mi się, będzie wszystko ładnie chodzić. Także no, i tyle. No i hajsik jest, hajsik się zgadza. Czy w farmingu się nie zgadza, mam 90 tysięcy i bym chciał już mieć trochę więcej. Ale też się szykuje odcinek z wełny. Tak wydaje mi się, 80 odcinek to może być sprzedaż wełny w końcu. Też jakąś kukurydzę w tym sezonie trzeba zasiać. No, trzeba na biogazowni powalczyć o kasiorkę dobrą. Możliwe, że w tym sezonie wleci wtedy sieczkarnia. Ale zobaczymy, bo na razie mamy trochę tych pól, ale nie do końca i w sumie
bo jakby po żniwach mam kupić pole numer 27 i 28 i chyba 30 nawet, więc no trzeba będzie trochę pieniążków mieć, żeby to wszystko ogarnąć. No to też nie jest łatwo, nie? Żeby to wszystko się tak kręciło. Ale no, jest maszyn do kupienia ogólnie. Plan jest duży na serię, muszę sobie poplanować w miarę odcinki, żeby to nie było na spontanie. I chyba mam 8 odcinków albo 7 jest z misji. Już nie pamiętam, bo w robocie to sprawdzałem. Jak mi się nudziło. Nudziło. Chyba. Chyba u nas tam maszynę odpaliłem. Do papieru. Do kartonów i wszystkiego. Ogólnie opowiem wam kiedyś. Wydaje mi się, że możliwe, że vloga nagram z tego. No to po prostu masz chwilę czasu, no i wtedy też przy niej w miarę musisz stać, w sensie, bo i tak nie ma po co odchodzić, jak ona tam robi 40 sekund, no to akurat przez te 30-40 sekund, no to sobie wyłączam na YouTube'ka i to zazwyczaj sobie na przerwie w robocie sprawdzam, czy teraz to nie, bo teraz w sumie jeden film tylko wychodzi, a tak jak w tamtym tygodniu przykładowo, to wychodziły dwa filmy podczas pracy, więc no i pierwsza zmiana jest spoko pod względem tego, że streamki można robić, nie? Bajlando, streamki mogą wlatywać. Jest baja. Także no. Wydaje mi się to spoko opcją. No to wszystko się kręciło. Także dobra. A, 16 minut i 30 sekund. No to wypadałoby kończyć ten odcinek, żeby wuja nie przedłużał. Bo wuja po prostu nie przedłuża. Także no, ja jestem też wuja. Też wuja jestem. Nie jestem wuja. Ale chuj, jestem sponsor. Wydaje mi się, że to było na tyle w tym odcinku. Zapraszam do kolejnych filmów na moim kanale. Trzymajcie się, na razie, cześć, pa.